Witam Was bardzo serdecznie na naszych kolejnych zajęciach. Dzisiaj zajmiemy się dalej dodawaniem ułamków zwykłych i będziemy po prostu rozwiązywać zadania z tego tematu. Część przykładów ja Wam rozwiążemy jakby wspólnie, część będziecie mieli do domu do zrobienia. Zaczniemy od zadania czwartego z Waszych ćwiczeń ze strony 65, więc możecie sobie najlepiej od razu otworzyć te ćwiczenia i na bieżąco też sobie uzupełnić te przykłady, a co będzie trzeba zrobić, to możecie zrobić tak na tej zasadzie, że włączacie film, otwieracie sobie ćwiczenia, wykonujecie razem ze mną niektóre zadania, pauzujecie sobie film, dokańczacie te przykłady, które macie zrobić sami i włączacie dalej nagranie. Bardzo fajny może się to okazać sposób, ale to już jak tam wywolicie, jak to Wam się będzie podobało. Ja tylko daję Wam propozycję. Zadanie czwarte. Wpisz brakujące liczniki. Mam tak, puste miejsce, jakiś ułamek szóstych plus 5 szóstych ma być równe 1. No i teraz tak, jedna cała, jeżeli widzimy, że tu mamy 6, to znaczy, że ja dzieliłam coś na 6 części, czyli jedna cała to jest po prostu 6 szóstych. To ile ja muszę dodać, co ja muszę wpisać w tą pustą lukę, żeby po dodaniu czegoś plus 5 otrzymać 6. No tu muszę wpisać 1. Teraz tak, ten przykład, zaznaczam Wam od razu, macie do domu. Przykład następny. Coś tam trzecich plus coś tam trzecich ma być równe 1. No i znowu, skoro dzieliłam tutaj na 3 części coś, to tak, to wiemy, że całość to są po prostu 3 trzecie. No i tutaj mamy, znaczy pewną dowolność, bo ja mogę sobie albo dodać, dajmy na to, 1/3 plus 2/3. Mogłabym ewentualnie wpisać na odwrót. Tutaj wpisać 2, a tutaj 1 też by było dobrze, bo wiemy też, że dodawanie jest przemienne. Zresztą po prostu nasza suma ma być równa 3. I ostatni przykład zostawię Wam do zrobienia samemu w domu. Przykład B. Dlatego mówię tutaj najlepiej robić sobie to na bieżąco, bo zobaczcie, nie będzie problemu, co trzeba było zrobić, co nie, ani się cofać do filmu. No ale tak jak mówię, wasz wybór. Wpisz brakujące ułamki. I teraz tak, 5 ósmych plus jakiś ułamek ma być równe 1. Jeżeli ja tu dzieliłam na 8 części, to wiem, że moja jedna całość to jest po prostu 8 ósmych. To skoro mam już 5 ósmych, to ile ósmych jeszcze muszę dodać, żeby otrzymać jedną całość? Jeszcze muszę dodać 3 ósme, tak, żeby mieć 8 ósmych. To zostawiam dla Was. I przykład ostatni. 2/13 plus 7/13 plus coś ma być równe 1. No, czyli jedna cała to w naszym przypadku 13/13. Jak dodam 2 plus 7, to tu już wiemy, że mamy 9. Czyli ja jeszcze muszę dodać 4 kawałeczki, żeby razem otrzymać 13. Czyli muszę dodać 4/13. Mam nadzieję, że jasne. Idziemy do następnego zadania. Zadanie 10. Nie 10, chciałam najpierw 8, tylko w złej kolejności sobie dodałam. Zadanie 8. Uzupełnij. I teraz tak, mam 3 całe i 5 ósmych plus coś ma być równe 4 całe. Żeby mieć równe 4 całe, to zauważcie, ja mam tak, raz, dwa, już 3 całe i jeszcze raz, dwa, trzy, cztery i 5 ósmych. To co ja muszę dodać, żeby mieć równo 4 całe? Zauważcie, że ja muszę dodać 3 ósme, czyli dodać 3 ósme. Tu już mam 3 całe. Ja mam właściwie jeszcze dodać do tego 1, żeby mi się zrobiły 4 całe. Czyli ta część i ta razem muszą dać 8 ósmych, czyli 1, tak? Kolejny przykład. Tutaj zauważcie, że mam tak. 3 całe i 5 jedenastych plus coś ma być równe 8. I tu najlepiej tak, żeby to sobie to zrobić jak najłatwiej. Najpierw zastanówmy się, ile jedenastych ja muszę dodać, żeby otrzymać pełne 4 koła.
Skoro mam już 5 jedenastych, to ja musiałabym dodać jeszcze 6 jedenastych, tak? I już mam pełne 4 koła. No to jeszcze musiałabym dodać 4 koła, żeby otrzymać razem 8 kół. I ostatni przykład, jak się domyślacie, zostawiam dla Was. Idziemy dalej. Zadanie 10. No i tu zadanie mamy polecenie po prostu oblicz. I tak jak już wczoraj sobie mówiliśmy, jak dodajemy liczby mieszane do siebie, to najpierw całości, a później będziemy dodawać części ułamkowe. No to najpierw 3 z dwójką dodajemy, mamy 5 całych. A 6 plus 7 mamy 13 jedenastych, tak? No i teraz widzimy, że tu mamy licznik, w tym przypadku jest większy od mianownika, czyli jeszcze jakąś całość możemy wyciągnąć. Możemy to zamienić na 6 całych i wtedy zostaną mi 2 jedenaste. Ten przykład Wam zostawiam. Ten Wam zostawiam. Idziemy dalej. Przykład E. Dodajemy najpierw całość. 1 plus 2 mamy 3 i plus jeszcze 3 mamy 6. Teraz części ułamkowe. 3 plus 3 plus 3 mamy 9 siódmych. No i teraz znowu widzimy, że możemy sobie coś, jakąś jeszcze całość wyciągnąć. Czyli możemy sobie z tego tu, z tych 9 siódmych, zamienić to na jedną całą i 2 siódme, prawda? No więc razem to jest 7 całych i 2 siódme. Kolejny przykład F. Całości dodajemy. 1 plus 9 mamy 10, plus 1 mamy 11 całych. I teraz części ułamkowe. 5 plus 5 mamy 10, plus 7 mamy 17 ósmych. I tutaj uwaga, możemy sobie to pod spodem napisać, żebyście zauważyli. Zamieniam to 17 ósmych tylko sobie, wyciągam całości. 17 przez 8 to są dwie pełne całości i jeszcze jedna ósma mi zostanie. Więc jak to razem ze sobą połączę, to będę miała co? 13 całych i jedną ósmą. Przykład G zostawiam dla Was i przykład H robimy. Tu żadnych całości nie mam, więc nic nie dodaję. Tu mam 3 i tu mam 5, czyli mam 8 pełnych całości i teraz części ułamkowe. 7 plus 8 jest 15 i jeszcze plus 11 to jest 26 piętnastych. I tu znowu oczywiście możemy zamienić. Mamy 8 całych i 26 piętnastych, czyli 26 piętnastych to będzie jedna całość, bo wiem, że jedna piętnastka mi w to wejdzie i jeszcze zostanie mi 11 piętnastych, czyli razem 9 całych i 11 piętnastych. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jak ktoś z tym ma jeszcze problem, to możecie sobie też do paru przykładów narysować kółka, czy tam kwadraciki, podzielić i zobaczyć, jak to się dodaje, jak to się robi. Może też Wam będzie dzięki temu trochę łatwiej. Teraz tak, zadania z ćwiczeń już skończyliśmy, przynajmniej te, co ja chciałam zrobić. Zresztą resztę też już wykonywaliście w domu. Teraz idziemy do podręcznika na stronę 174. I te zadania też będziecie musieli zrobić sami w zeszycie. Zadanie drugie. I tak, tutaj podpunkt A już Wam od razu zaznaczam, że macie do domu. My razem zrobimy podpunkt B. I te przykłady, które robimy razem, to też chciałabym, żeby w Waszym zeszycie się znalazły. Znajdź liczbę o 9 całych i 7 dziewiątych większą od sumy liczb. Czyli ja mam znaleźć liczbę o 9 całych i 7 dziewiątych większą. Czyli muszę dodać 9 całych i 7 dziewiątych dodać do sumy liczb. Czyli ja mam jeszcze zrobić sumę liczb, dlatego tu muszę zrobić nawias.
On co prawda w tym przypadku nie ma znaczenia, ale nie zaszkodzi. Do sumy liczb. Suma to oczywiście wynik dodawania. Przy okazji to różnica to wynik odejmowania. No i teraz skleiłam nawias, to oczywiście najpierw działanie w nawiasie. Czyli początek sobie przepisujemy. Robię dodawanie w nawiasie. 8 plus 6 mamy 14 i 1 plus 5 mamy 6 dziewiątych. I teraz dodajemy znowu całość. 9 plus 14 mamy 23 i 7 plus 6 to jest 13 dziewiątych. To dalej możemy zamienić, bo możemy sobie jeszcze jedną całość wciągnąć. To możemy zamienić sobie na jedną całą i 4 dziewiąte, czyli razem będziemy mieli 24 całe i 4 dziewiąte. Jeżeli Wam na razie na początku jest wygodniej, nawet sobie tak jak ja tutaj robię taką strzałeczkę i pisać, to jak najbardziej możecie, bo Wy to za chwilę będziecie robić automatycznie w pamięci, bo dla Was to potem już będzie tak proste, że nie będziecie czuli potrzeby takiego pisania. Ale jeżeli na razie chcecie, to jak najbardziej. Idziemy dalej w takim razie. Zadanie trzecie. Ania kupiła w sklepie ćwierć kilograma sera, 2,1 kilograma jabłek oraz 3/4 kilograma pomidorów. Ile razem ważyły te zakupy? Słowo razem, no to tak jak się domyślacie, ja muszę te zakupy dodać do siebie. No i tu największe jeszcze pytanie, ile to jest ćwierć kilograma sera? Ćwierć kilograma sera to jest 1/4, tak? Czyli ja muszę dodać 1/4 plus 2,1 i plus 3/4. Policzenie już zostawiam dla Was, czyli tu Wam coś wyjdzie. Oczywiście nie zapominać, proszę dopisać na koniec kilogramów i oczywiście odpowiedź, bo to jest zadanie z treścią, czyli zakupy ważyły i tutaj uzupełnić ileś tam kilogramów, tak? Myślę, że z tym byście sobie nawet poradzili. Moglibyście mieć właśnie problem z tym ćwierć kilograma, dlatego chciałam to omówić, a resztę sobie bez problemu poradzicie. Idziemy dalej. Zadanie czwarte. Koło domu dziadka Henryka rośnie las. W tym lesie 1/10 wszystkich drzew stanowią dęby. Możemy sobie tu nad dębami dopisać, to będzie nam potem łatwiej to policzyć. 0,3 brzozy, czyli tu mamy do brzóz 0,3. 0,4 topole. Pozostałe drzewa to modrzewie i jodły. Jaką część drzew tego lasu stanowią drzewa liściaste, a jaką iglaste? No i teraz jeszcze najpierw pytanie, jakie to są drzewa? Które to są drzewa liściaste? Oczywiście te trzy drzewa, czyli dąb, brzoza i topola, to są drzewa liściaste. A modrzew i jodła to drzewa iglaste. Tutaj zresztą nawet jak ktoś nie wie, czy to są drzewa liściaste i iglaste, no to tu po rysunku ewidentnie widać, które są które. No to teraz pierwsza część. Jaką część drzew tego lasu stanowią drzewa liściaste? To liczymy drzewa liściaste. I też proszę w podobny sposób to rozwiązywać, tak? Co ja muszę zrobić? Jak ja muszę policzyć, ile będzie drzew liściastych? No oczywiście, że dodać, czyli 1/10 plus 0,3 i plus 0,4. Razem mamy 0,8. I tutaj powinien Was wynik, ale wiecie co, nie będziemy chyba tego na razie skracać, bo potem będzie z tym problem. Zostawimy tak. A teraz, jaką część lasu stanowią drzewa iglaste?
Skoro drzewa liściaste stanowiły 0,8, tak? To drzewa iglaste. Jak policzyć ile, jaką częścią lasu stanowią i są drzewa iglaste? Cały las to jest jedna całość. Wszystkie drzewa w lesie to jest jedna całość. No możecie pytać, dlaczego jedna całość? To nie jest jedno drzewo, tylko całość. To jest tak, jakbym powiedziała, że tort, że mam kawałki tortu. 1/10, 3/10, 4/10, tak? I jeszcze jakieś kawałki, które ktoś tam zjadł. To cały tort to jest jedna całość. Czyli od tego całego tortu, od tego całego lasu muszę odjąć te drzewa liściaste. No ale teraz właśnie, jak od jedynki. Ja muszę tą jedynkę sobie zamienić. Ale skoro dzielę ten las na 10 części, to moja jedna całość to jest po prostu 10/10. Odjąć 0,8. Więc jak odejmiemy, to mamy 2/10. Tutaj teraz właśnie zauważyłam, że powiedziałam Wam z odejmowaniem ułamków, a tego jeszcze na dobrą sprawę nie mieliśmy, ale to też można by zrobić nawet bez tego odejmowania, bo tutaj już też właściwie widzicie, skoro drzewa liściaste to 0,8, to żeby był pełny las, to musimy dodać 0,2 do tego. Ale tutaj ten sposób, no już też widzicie, jak to się będzie działo z odejmowaniem, już trochę powiedziałam, ale jak już wytłumaczyłam w ten sposób, to niech już tak będzie. I tu oczywiście miejsce na odpowiedź. Czy jeszcze nam jakieś zadanie zostało? Tak, zadanie 5. Oblicz sprytnie. I tak, Wy będziecie mieli A i C do domu. My teraz zrobimy B i D. Pokażę Wam, w jaki sposób, o co chodzi z tą sprytnością. Mam taki przykład. I teraz tak, oczywiście, że ja nie mogę dodać 0,7 do 1,3 albo do 1,4, bo tu nie są te same mianowniki. Ja mogę dodawać tylko wtedy ułamki, gdy mamy taki sam mianownik. Więc ja mogę tylko i wyłącznie dodać te dwa ułamki ze sobą. No to te 0,7 sobie przepiszę, bo tego na razie nie ruszam, plus. No i teraz tak, tu całości żadnych nie mam, czyli mam jedną całą i 4/4. No to przepisuję 0,7, no a jeden cały tort i jeszcze 4 kawałki z 4. No to jest po prostu, to są 2 całe torty, czyli plus 2. No i jak dodamy, to mamy 2 całe i 7/9, tak? Dlatego myślę, że... Aha, jeszcze przykład D chciałam zrobić i na tym już skończymy. 2,3 plus 1,1/6 plus 4,5/6 i plus 1,2/4. I tutaj tak, zrobię sobie nawet takimi śleczkami, co ze sobą będę dodawała, bo będę dodawała te ułamki, gdzie mam ten sam mianownik, czyli dodam ze sobą 2,3 i 1,2 i 1,1/6 i 4,5/6. Dlaczego też tak? Bo oczywiście pamiętamy, że dodawanie jest przemienne, także ja mogę sobie to zmieniać. Dodajemy 2 całe plus 1 mamy 3 całe i 5/4. Teraz plus. Jak to dodamy, no to 1 i plus 4 mamy 5 całych i 6/6. No i tutaj tak, ten pierwszy możemy zamienić, bo tu widzimy, że licznik jest większy od mianownika, czyli to będą 4 całe i 1/4, no a znowu 5 całych i 6 kawałków z 6 to jest po prostu kolejny tort pełny, czyli po prostu 6 całych, czyli plus 6 całych, i razem mamy 10 całych i 1/4. Mam nadzieję, że na razie Wam się ułamki podobają i dodawanie ułamków właściwie. Zobaczymy potem, jak to wyjdzie w praniu, jak Wam pójdą zadania. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo.